W dzisiejszych życiowych wiadomościach pokażę Ci, jak używać gumonici. Gumonici, jak sama nazwa wskazuje, są to bardzo cieniutkie gumeczki, a tak naprawdę nici, które się mocno naciągają i są mocno elastyczne. Aby szyć na maszynie takimi gumonićmi, nawijamy je tylko i wyłącznie na szpuleczkę, która będzie potem zamontowana w bębenku. Aby nawinąć gumonici na szpuleczkę standardowo, zakładamy gumonici na trzonek, na drugi trzonek montujemy szpuleczkę. Oczywiście gumonici standardowo przez naprężenie. Dokładnie w taki sam sposób należy nawinąć gumonici na szpulkę, jak to robisz ze zwykłymi nićmi maszynowymi. Na szpuleczkę mam nawinięte gumonici. Standardowo montuję je i następnie do chwytacza w standardowy sposób. Na górę nakładam zwykłą nić poliestrową, taką tradycyjną, którą używasz podczas szycia maszynowego. I również montujesz ją w standardowy sposób. Szpuleczka w chwytaczu zamontowana, górna nić założona. Wyciągamy naszą gumę nić do góry. Całość sobie wyciągamy. Teraz ustawienie maszyny. Tak naprawdę nie potrzebujesz nic zmieniać w ustawieniach maszyny. Naprężenie nitki mam lekko luźniej, ale to nie jest, że jest całkiem luźna ta nitka, jest to między 3 a 4 naprężenie nitki. Jeżeli chodzi o długość ściegu, mam ustawione między 2 a 3, też nie za długi ten ścieg, on tutaj świetnie się sprawdza. No i tak naprawdę możemy przystąpić do szycia. Opuszczamy stopkę i wykonujemy pierwszy szew. Na początku szwu możesz wykonać ryglowanie. Na końcu szwu również możesz wykonać ryglowanie, albo możesz po prostu wyciągnąć nitki i na razie obciąć je dłuższe. Pierwszy ścieg został wykonany. Teraz warto jest wykonać kilka ścieków, tak żeby cały odcinek materiału został zmarszczony. Najlepiej kolejne ściegi jest wykonywać na szerokość stopki, bo będzie nam najłatwiej utrzymać te ściegi prosto. Podczas wykonywania drugiego i kolejnego szwu, tutaj musimy już ten pierwszy szew sobie delikatnie rozciągnąć. Na razie wykonałam 3 szwy. Tutaj można jeszcze kilka szwów wykonać, żeby ten odcinek był bardziej zmarszczony, co za chwilkę zrobię. Ale o co chodzi z tym, żeby nie zakańczać tyłu? Jeżeli mamy świadomość, że odcinek jest za mało zmarszczony, to my możemy sobie tutaj na niteczce delikatnie go jeszcze mocniej przeciągnąć. I tak wygląda kawałek materiału, który został zmarszczony przy użyciu gumonici. Od góry mamy standardową nitkę, na dole mamy gumonić, która pracuje i się rozciąga.